Lech Lament, laureat konkursu poetyckiego imienia Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej w Katowicach. Jesteś zdobywcą głównej nagrody. No tak, jestem trochę zaskoczony, bo do tego konkursu zostałem namówiony, bo już tak od 2-3 lat nie wysyłam nigdzie na konkursy wierszy, bo tak sobie pomyślałem, no poeta dojrzały, niech daje szansę innym. No ale namówiła mnie moja dziewczyna. Miałem rękopis nowo napisanego wiersza i mówiłem, no to dobrze, to przepiszemy to, dokoptuję jeszcze 2 wiersze i wyślę. Jestem zaskoczony. Zaskoczenie wynika tylko i wyłącznie z tego, że wiersz był dobry. Tak, i pochodzi z książki najnowszej, którą teraz przepisuję na czysto. Temat wiersza właśnie wpadł mi wtedy, kiedy wymyśliłem tytuł najnowszej książki Dworzec pełen wierszy. Przypomniała mi się pewna sytuacja z dworcu Kaliskiego, kiedy wsiadałem do pociągu i pociąg dość długo stał i maszyniści zauważyli, że no jednak przyjechali jakąś postać, to był to mężczyzna. No, facet rzucił się, popełnił samobójstwo. I jak sobie szukałem tematów do tej książki, nagle sobie pomyślałem o tej sytuacji, ale mówię, będzie taki temat troszeczkę, no mężczyzna, nie wiadomo kto, potem go przykryli tym białym prześcieradłem i nagle sobie pomyślałem, że nie ma tego wypadku, tylko ludzie wspominają tamten wypadek, ale mówię, jak go napisać, żeby to było trochę mistycznie. Nie ma wydarzenia, ale kelnerka na przykład wspomina sobie z kimś, to w ich oczach jest, znów powtarza się ten wypadek i dopóki ludzie będą pamiętali, to ci zawsze będą wstawali z torów i jeszcze przez upadkiem, to oni będą razem i to będzie ta ich wielka miłość i potem to rzucenie się z wielkiej miłości i sobie pomyślałem, że to jest piękny obraz. No i tak zrobiłem. Jesteś autorem, trudno powiedzieć ilu, ale bardzo wielu tomików i nie tylko, bo książek, bo jesteś poetą, pisarzem, eseistą, też i malarzem. No, z malarstwa troszeczkę zrezygnowałem, ale za to grafika komputerowa i ołówek ostatnio u mnie no szaleje, dlatego że w tamtym obchodziłem 40-lecie pracy twórczej, no i namówili mnie, żebym po kilku latach znów zrobił wystawę, więc siedziałem dość dużo nad pracami plastycznymi, ale przy okazji właśnie dużo pisałem poezji, z czego jestem bardzo zadowolony, bo koledzy w moim wieku narzekają, że nie mają tematów, a ja nie mogę się odpędzić od tematów, piszę, aż się boję, czy to czasami nie banały powstają, bo za dużo tego jest. Tobie przychodzi to dość lekko, bo jesteś bardzo płodnym poetą, a po drugie, ci co narzekają na brak tematów, to po prostu nie interesuje się tym, co ich otacza, co można zauważyć, czego inni nie zauważają. Być może tak było, że ci, którzy mało piszą, byli w latach młodości zafascynowani poezją i wymyślali tematy. Jak się tylko zna warsztat i próbuje się tylko wymyślać wiersze, to z dnia na dzień już zaczyna brakować tematów i to jest coraz trudniej. I teraz przychodzi kompleks. Warsztat opanowany, nie ma tematów. U mnie jest odwrotnie. Około 20 lat przyjmowałem metody buddyjskie, tybetańskie i obserwowałem swój umysł i po latach zauważyłem, że kiedy pomyślę jakiś temat, od razu już powstają, ja się nie męczę przy pisaniu wierszy. Od razu wiersz, który teraz wygrał, właściwie jest niepoprawiony, ja go napisałem jednym tchem. No, to jest dobre. Ja się bałem, że potem to mi przeminie. To się coraz bardziej rozwija, coraz więcej piszę. Coraz więcej mam rękopisów wierszy, nieprzepisanych, na półkach leży dużo, a pod koniec tamtego roku przecież wyszła moja kolejna książka Impresje turkowskie o Turku i wiersze rymowane o całej Polsce, o Tatrach Zakopanym, o Bieszczadach, o szlakach turystycznych. Jest luty, a ja już mam ukończone 2 następne książki, to znaczy Biały Motyl, tematyka kobieca i Polowanie na Złoty Księżyc. Są wiersze o zmarłym poecie Romanu Śliwoniku, bo go znałem, o Witkacym, o Ratoniu są i o wielu jeszcze innych poetach, którymi się fascynowałem. Pracy ci nie brakuje, tematów nie brakuje, a nam tylko cierpliwie czekać na kolejne tomiki. Tak się staram, że mówię, nie wolno się cofać. One chociaż muszą być na tym samym poziomie, które wyszły, a staram się, żeby były jeszcze lepsze. Mogę tylko pogratulować pomysłów, no przede wszystkim zwycięstwa w konkursie poetyckim imienia Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej w Katowicach. Dziękuję bardzo. A ja dziękuję, że jestem pierwszy raz na tym konkursie. Jestem zafascynowany wspaniałym koncertem przede wszystkim, no i wszystkimi laureatami, bo 3-4 osoby ja tu znałem, ale poznałem wiele nowych osób. No i ja widzę, że wszystkie prawie wiersze to były na wysokim poziomie, także tylko chwalić i trzymać za ręce, jak to się mówi, Katowice. Dziękuję bardzo. Dziękuję.